Witajcie w kolejnym odcinku gry Dragon Age. Czy jesteście gotowi na kolejną przygodę w fantastycznym świecie pełnym mrocznych pomiotów? Bez zbędnych zwłok wyruszmy w kolejną epicką podróż. No to zaczynamy! Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Gdzie jest jakieś pewnie zadanko? Jakiś quest? To ty jesteś tym dalijskim szarym strażnikiem, Andara Natishan. Dobrze cię widzieć. Skąd wiesz, kim jestem? Wszyscy to wiedzą. Chyba jestem bardzo nieuprzejmy. Powinienem był się przedstawić. Jestem Kammen, uczeń łowcy. Ale chciałbym móc zostać prawdziwym łowcą. Więc zachowuj się, jak przestało, i przestań chcieć. Ja... Nieważne. Po prostu odejdź i daj mi spokój. Tak najłatwiej. Mówiłem, żebyś dał mi spokój. Powiedz, co masz za problem? Chyba nie zaszkodzi ci powiedzieć. Znasz nasze zwyczaje. Za długo byłem uczniem. Aby zostać prawdziwym łowcą, muszę przynieść skórę z własnoręcznie upolowanego zwierzęcia. Dzika, wilka lub czegoś innego. Chciałem zapolować w lesie, ale nie wolno nam tam wchodzić z powodu ataku. Jednak prawdziwy problem stanowi Geina. Rozumiem, że problemy z dziewczynami. Moim największym pragnieniem. Prosiłem ją o rękę, lecz ona mi odmawia. To okrutne. Mówi, że nie zwiąże się z uczniem i nazywa mnie dzieckiem. Nie jestem dzieckiem. Gdybym był łowcą, mógłbym to udowodnić, ale nie wolno mi polować. I Geina nigdy się ze mną nie zwiąże. Czuję się taki bezradny. Ach, nie powinienem był o tym wspominać. Zostaw mnie samego z moją niedolą. Musi istnieć jakiś sposób na rozwiązanie twojego problemu. Myślisz, że się nad tym nie zastanawiałem? Nic nie mogę zrobić. Nie próbowałeś zalecać się do Geiny? Zalecać? Nie rozumiem. Romansuj z nią. Pokaż jej, że ją kochasz. Śpiewałem jej serenady i wiele razy spacerowaliśmy razem w świetle księżyca. Ale to i tak nie ma znaczenia, póki jestem uczniem. Przynajmniej dla niej. Próbowałeś dać jej jakiś prezent? Prezent? Nie, takie coś nie przystoi. Nie przed ślubem. Może naprawdę okażesz jej swoją miłość? Śpiewałem jej serenady i wiele razy spacerowaliśmy razem w świetle księżyca. Ale to i tak nie ma znaczenia, póki jestem uczniem. Przynajmniej dla niej. W takim razie wymyślam coś innego. Na przykład? A jeśli zdobędę dla ciebie skórę? Nie, nie mógłbym tego zrobić. Sam muszę zabić to zwierzę. To rytuał przejścia, żebym mógł zostać pełnoprawnym łowcą. To chcesz ożenić się z Geiną, czy nie? Zdecyduj się. Masz rację. Chcę ożenić się z Geiną, zanim wyjdzie za kogoś innego. Zdobyłbyś więc dla mnie skórę? Dlaczego chcesz to zrobić? Oczywiście po to, żeby widzieć was razem. Jestem ci zatem bardzo wdzięczny. Będę się modlił do Andruil, bogini łowów, żeby ci się udało.
No i mam nowe zadanie. Lament Kamena. Zdobądź dla Kamena wilczą skórę. Kamen zakochał się w Gejnie, ale ona nie chce się z nim związać, zanim ukończy swoje polowanie. Powiedziałeś Kamenowi, że zdobędziesz dla niego skórę, aby dowieść, że jego łowy zakończyły się pomyślnie. Dobra, rozejrzyjmy się dalej po wodzie. O, mamy elfy korzeń. Ten Harald. My mamy kolejny wpis do kodeksu. Fenharel, straszliwy wilk. Niewiele wiemy o Fenharelu i powiadają, że nie obchodził go nasz lud. Elgarnan i Mytal stworzyli znany nam świat. Andruli przekazała nam drogi łowcy. Sylaise i June dali nam ogień i rzemiosło. Lecz Fenharel trzymał się z dala, knując zdradę wszystkich bogów. Powiadają, że po zniszczeniu Arlatanu, gdy bogowie nie mogli już słyszeć naszych modlitw, Fenharel spędził setki lat na krańce świata. Oszalały z radości. Legendy mówią, że przed upadkiem Arlatanu bogowie, których znamy i wielbimy, toczyli nieustanną wojnę z równymi sobie. Nie ma wśród nas Harena, który pamiętałby ich wrogów. I tylko w snach słyszymy głosy szepczące imiona. Gel'dauran, Taerntal i Anaris. Gdyż są to zapomniani bogowie strachu i zła, nienawiści i zarazy. W dawnych czasach tylko Fenharel mógł bezkarnie chodzić zarówno wśród bogów, jak i zapomnianych. Choć jego pochodzenie wiązało go z bogami ludu, zapomnianym nieobce były jego podstępy i uznawali go oni za swego. Tak oto Fenharel ich oszukał. Był dla naszych bogów niczym brat i posłuchali go, gdy poprosił ich o powrót do niebios na czas pokojowych rokowań. Zapomniani również zaufali mu, gdy zaproponował im sposób pokonania bogów, jeśli tylko na jakiś czas wycofają się do otchłani. Wszyscy mu zaufali i wszyscy zostali zdradzeni. Fenharel zamknął ich, by nigdy już nie mogli chodzić pośród ludu. Fragment opowieści o zwycięstwie Fenharela według słów Gisharela, opiekuna klanu Ralafellin. Dobra. Nie, już wziąłem to na dwie korzeń. Ale tam mamy kolejny. To dziwne, że Dalijczyk wstąpił w szeregi Szarej Straży, ale też ekscytujące, że może tyle zrobić i być tak ważną osobą. Szkoda, że musiałeś opuścić swój klan. Na pewno za nimi tęsknisz. To bardzo. Fajnie widzieć znowu Halla. Śliczne są. Chciałbym mieć takiego jednego. W pewnych miejscach te rogi osiągają ogromne ceny. Można za ich pomocą leczyć różne choroby. A przynajmniej tak mówią. Ginam 9. O, ale i tak zrobię. Wpis na jej temat, więc nic nowego się widać nie zakomplizowało. Kto idzie? Anet Ara. Byłam tak zajęta opieką nad halami, że nie zauważyłam, jak nadchodzisz. Widzę, że oddzieliłaś tę halę od reszty stada. Obawiam się, że mogła zostać ugryziona podczas ataku wilkołaków. Próbowałam z nią rozmawiać, ale jest zbyt wzburzona, bym mogła ją zrozumieć.
Klątwa nie podziałałaby na nią tak jak na nas, ale i tak byłaby zabójcza. Mogłoby się również okazać, że przejdzie na resztę Hali. Nie widzę na niej żadnych ran, lecz jeśli naprawdę jest chora, to... To będę musiała skrócić jej cierpienia, zarówno dla dobra jej, jak i innych. Czy mogę w czymś pomóc? Nie wiem. Masz jakieś umiejętności, które mogłyby jej pomóc? Jeśli tak, będę wdzięczna. Zbadaj Hallę. No i? Co o tym sądzisz? Naprawdę nie mogę stwierdzić. I tak jestem wdzięczna, że spróbowałeś. Spróbuj uspokoić Hallę. Nie. Nie, przykro mi. Nie uspokaja się bardziej niż zwykle przy mnie. W takim razie nic więcej nie mogę zrobić. I tak jestem wdzięczna, że spróbowałeś. Muszę wyjść. Poobserwuję ją jeszcze i zobaczę, czy jej stan się zmieni. Jestem ci wdzięczna za pomoc, przyjacielu. Nowe zadanie. Halle Elory. Elora, daliska opiekunka rogaty Hali, martwi się, że jedno z jej stada zostało zakażone klątwą krwi wilkołaków i może umrzeć. Obejrzałeś zwierzę, ale nie udało ci się ustalić, na czym polega problem. Lepsza znajomość sztuki przetrwania pozwoliłaby to stwierdzić ponad wszelką wątpliwość. Może mam nadzieję, że uda się to rozwinąć przy okazji. I chętnie bym pomogła Hali. I takie kochane śliczne skolonka. Że nie ma małych Hali. Dobra. Taki korzeń. Zniosny. Polizowano kodeks. Korespondencja interrupta. Zbiór wstydliwych liścików wymienianych pomiędzy rozpuszczonymi możnymi tego świata i obiektami ich uczuć. Mój elfi korzeniu. Zielarz sugerował sproszkowany róg Bronto. Byłam bardzo dyskretna. Twój słonecznik. Teraz zbieranie tych wszystkich elfich korzeni nabierze innego znaczenia, bo... Dobra. Możemy ruszyć dalej. Ciekawe, czy więcej jest takich różnych liścików. Oczywiście. Tak, zrobię. I znowu zaktualizowano kodeks. Elgar Nan, Bóg Zemsty. Dawno temu, gdy nawet czas był młody, istniało tylko słońce i ziemia.
Słońce, ciekawe ziemi, schyliło się nisko, a w miejscu ich zetknięcia narodził się Elgarnan. Słońce i ziemia bardzo kochały Elgarnana. Był on bowiem piękny i mądry. Ziemia dała mu w darze ptaki i zwierzęta leśne oraz wszelkie rośliny. Elgarnan radował się z darów matki, wychwalał je pod niebiosa i często przechadzał się wśród nich. Gdy słońce, patrząc na urodzajną ziemię, ujrzało, jak radował się z dzieła ziemi, ogarnęła je zazdrość. Na złość ziemi rozbłysło pełnią światła na wszelkie stworzone przez nią istoty i spopieliło je. Sama ziemia pękała z goryczy i bólu i zapłakała słonymi łzami po stracie całego swojego dorobku. Kałuże wypłakanych przez ziemię łez zamieniły się w ocean, a pęknięcia w jej ciele pierwsze strumienie i rzeki. To mamy widocznie mit o stworzeniu świata według Daliczyku. Elgarnan wpadł w gniew na swego ojca i poprzysiągł mu zemstę. Wzniósł się do nieba i stanął do walki ze słońcem. Zmagali się przez całą wieczność, lecz w końcu słońce opadło z sił, a wściekłość Elgarnana nie miała końca. W końcu Elgarnan strącił słońce z nieba i zakopał je w głębokiej przepaści, powstałej ze smutku ziemi. Po zniknięciu słońca świat pogrążył się w mroku, a na nieposkłonie powstały tylko ślady walki Elgarnana z ojcem, krople słonecznej krwi, lśniące i migoczące w ciemności. Fragment opowieści o Elgarnanie i słońcu według słów Gisharela, opiekuna klanu Ralaferin. Ciekawie. Ciekawą mają wyobraźnię. Gdzie mitologie same w sobie są bardzo ciekawe, więc... Zawsze warto poczytać sobie jakieś mity, albo poznać w ogóle jakieś mity. W sumie możemy z nią pogadać. Wygląda na to, że opiekun powierzył ci trudne zadanie. Poradzisz sobie z nim? No pewnie. Oczywiście. Miło mi to słyszeć, Letalin. Z pewnością zesłali cię nam stworzyciele. To, że ktoś z naszych pobratymców przybywa do nas w godzinie potrzeby, napełnia nas dużą otuchą. Mile cię wśród nas powitamy. To dobrze, cieszę się. Witaj, Letalin. Witaj, Letalin. Kolejny elfi korzeń. Jeszcze jeden. Dobra. Tutaj coś mamy. Charakterystyczny namiot. Aha, może pogadam z moim pieskiem. Widzisz coś ciekawego? Dobrze. A może jeszcze raz rozmawiamy, bo nie przyniosę nic gorzej. Podejrzewam. Widzisz coś ciekawego? Niczego nie znalazł. Nie, marcie pieska. A z tym razem na pewno ci się uda. Przykro mi, ale muszę zająć się chorymi. Dobrze, zajmij się więc. Witaj, Letalin. Pozdrawiam cię, Letalin. Witaj, Letalin. Andarana Tishan, Letalin. Dołączysz do nas i przerwiesz nasz post? Z miłą chęcią. Chodź więc i usiądź. Dołącz do nas przy ogniu. Jestem Haren Sarel, bajarz klanu. Rozumiem, że macie bajarza w swoim klanie. Tak, Paivela, naszego Nestora. A, Haren Paivel jeszcze żyje?
To dobrze, bo był już stary, gdy byłem ledwie Dalen. Masz wielkie szczęście, że wychowałeś się na jego opowieściach. Widzę, że nie jesteś sam. Czy twoi towarzysze również są szarymi strażnikami? Tak, jestem szarym strażnikiem. Miło cię poznać. Ładne macie ognisko. Ja? Szarą strażniczką? Ugryź się w język, bajarzu. Andaran Atishan, wejdź w pokoju. Dziwi mnie, że ktoś z twojego ludu tak chętnie podąża za Dalijczykiem. Sądzisz, że uczyniono cię szarym strażnikiem tylko po to, by otrzymać naszą pomoc? Może sądzili, że inaczej nie dotrzymamy warunków traktatu? Zapewniam cię, że tak nie jest. Och, naprawdę! Bez urazy, dziecko! Ale nie znasz nawet połowy... Proszę, Haren Sarel, jesteś bardzo nieżyczliwy w stosunku nie tylko do naszego pobratymca, lecz również gościa, który przybył nam pomóc. Oczywiście. Przepraszam za moje zachowanie. Ponieśliśmy wielkie straty i nie jestem sobą. Nawet żona Harena zmarła na skutek klątwy wilkołactwa. Opłakujemy jej śmierć, jak i te, które jeszcze nadejdą. Przykro mi z powodu twojej straty, Sarel. Masera nas. Lepiej, żeby jej cierpienia skończyły się teraz, niż żeby stała się zwierzęciem. Ostatnie dni nie były dla nas łatwe. A sama myśl, że może będziemy musieli pozostawić chorych ich własnemu losowi. Nie rozwódźmy się jednak nad naszymi problemami. Czy mogę ci jakoś pomóc w twoim zadaniu? Co możesz mi powiedzieć o lesie? Znam trochę opowieści. Nasz klan wielokrotnie tędy podróżował, nawet wtedy, gdy szamleni jeszcze mieszkali w tej okolicy. Jeśli chcesz, opowiem ci o tym. To nie potrwa długo. Tak, opowiedz mi o lesie. Nasze legendy mówią, że zanim nadeszli szamleni, las Bresilian był miejscem naszych przodków. Starszym nawet od pierwszej naszej ojczyzny. Ludzie z Imperium nadeszli i nadali lasowi swoją nazwę. Nie wiemy, czy odnaleźli ślady naszych przodków. Jeśli tak się stało, te elfy czekała śmierć lub niewola. Wiemy jedynie, że stoczono tu wiele bitew. Te drzewa rosną na grobach poległych, zarówno elfów, jak szemlenów. Co to ma wspólnego z wilkołakami? Tyle śmierci w jednym miejscu sprawiło, że zasłona do zaświatów uległa rozdarciu. Szemleni znają zaświaty jako pustkę, świat duchów i snów. Gdy zasłona zostaje przerwana, duchy swobodnie przenikają do naszego świata. Legendy mówią, że pewien potężny duch opętał chorego kła, przekazał klątwę szału ludziom i stworzył wilkołaki. Ten chory kieł ciągle istnieje? Tak twierdzi Zatrian. Mówi, że chory kieł nie starzeje się tak jak wilkołaki. Chory kieł jest nie tylko zwierzęciem, lecz również duchem. Jest zatem nieśmiertelny. Może nawet nie można go zabić. W każdym razie jest stary i potężny, jak sam Zatrian. Więc w lesie jest wiele duchów. Mówią, że las jest nawiedzony. Duchy mieszkają w drzewach, wilkach, a nawet ciałach zmarłych. Rozumiesz? Tęsknią za prawdziwym życiem. W lesie miały miejsce bitwy? Kto wie, jaką wartość Imperium przywiązuje do tej ziemi i ilu elfów zginęło tu w niewoli. Nawet barbarzyńcy, którzy przybyli obalić Imperium, walczyli i zginęli na tej ziemi. Ile jest tu wilkołaków? Tego nie wie nikt. Gdy w okolicach mieszkali szemleni, klątwa każdego roku zabierała kilku kolejnych. Ci uciekali do lasu i nigdy ich już nie widziano. W końcu wszyscy szemleni odeszli. Można przyjąć, że wilkołaki rozmnażają się, przekazując klątwę potomstwu. Nie mieli nowej krwi w swoim gronie. Aż do teraz.
Czy łowcy stali się wilkołakami? Mówią, że przemienił się już jeden czy dwóch, choć opiekun temu zaprzecza. Jeśli chodzi o resztę, umrą lub ulegną, chyba że ktoś skróci ich cierpienia. Ja wolałbym umrzeć, niż stać się żarłoczną, bezduszną bestią. A ty? To wszystko, co chcę wiedzieć. Ostatnie ostrzeżenie. Ten las jest jak żywa istota. Zmienia się wedle woli. Zamyka za tobą ścieżki i otwiera nowe. Zbyt wielu się w nim zgubiło i nie mogło odnaleźć wyjścia. Na twoim miejscu postarałbym się nie narażać lasowi. Dzięki za przestrogę. Potrzebujesz czegoś? Co wiesz o wilkołakach? Wiemy tylko to, co Zatrian opowiadał nam przez te lata. Sam nigdy nie widziałem wilkołaka, aż do tego ataku. Jeśli są takie bezmyślne, to jak was zaskoczyły? Niektórzy z nas się nad tym zastanawiali. Opiekun mówi, że po prostu są sprytne, że każde zwierzę potrafi się przyczaić. Ale to wygląda na coś więcej. To było zaplanowane. To nie są zwykłe zwierzęta. W takim razie należy zadać pytanie, dlaczego opiekun twierdzi coś przeciwnego? Dlaczego miałby kłamać? Nie sądzę, żeby kłamał. Lecz nawet najmądrzejsi nie zawsze widzą prawdę przed sobą, ani nie zawsze chcą ją zobaczyć. Jak można z nimi walczyć? Łowcy mówią, że dysponują nadzwyczajną siłą i szybkością. I są tak odporne, jak mogą być zwierzęta. Polują w sforach, jak wilki, żeby połączyć swe siły. Lecz gdy przyjdzie do walki, miecz zabija je tak samo jak każdego. Musisz jednak strzec się ich ugryzienia. Jeśli się zarazisz, już po tobie. Choć nie od razu i nie w całości. Czy mają jakieś niezwykłe zdolności? Jak wiesz, potrafią się zamieniać w wilki, co pozwala im kryć się pośród prawdziwych wilków. Czy jest jakiś sposób na uchronienie się przed klątwą? Można nie dać się ugryźć. Innych sposobów nie znam. To już mi wystarczy. Oczywiście. Życzysz sobie czegoś jeszcze? Muszę już iść. Dareth Shiral. Tak. W sumie dobrze niosła. Mamy nowy wpis do kodeksu. June, bóstwo rzemiosła. Wszystkie nasze wyroby dedykujemy June, gdyż to on nauczył lud giąć gałęzie drzew nauki i szyć ubrania z futra i kory. Czy bez June mielibyśmy nasze arawele czy uprzęże dla Halla? Gdy lud był młody, przemierzaliśmy lasy bez celu. Piliśmy z potoków, jedliśmy znalezione jagody i orzechy. Nie polowaliśmy, bowiem nie mieliśmy łuków. Nie ubieraliśmy się, gdyż nie potrafiliśmy prząść i szyć. Nocami drżeliśmy z zimna, a głodowaliśmy zimą, gdy cały świat pokrywał śnieg i lód. Potem nadeszła Selaise, opiekunka ogniska domowego, która dała nam ogień i nauczyła karmić go drewnem. June nauczył nas robić łuki, strzały i noże. Dzięki czemu możemy polować. Nauczyliśmy się piec mięso upolowanych zwierząt nad ogniem Sylaise i odziewać się w ich futra i skóry. I lud nie cierpiał więcej zimna czy głodu. Opowieść Gisharela, opiekuna klanu Rala Ferry. Dobra. O, jeszcze możemy porozmawiać tutaj. No to ja zbiorę to, co jest w tej skrzynce. Co ty robisz? Zupełnie pokrzywiłeś drzewo. Zostawiłeś je na deszczu, czy co? Nie, mistrzu Varatornie.
Ja chyba użyłem za dużo ognia. Nie wytapiasz rudy jak Durgenlen. To żywe drzewo. Ono wymaga cierpliwości i delikatnych dłoni, a nie ognia. Moje czyny mnie smucą, mistrzu Varatornie. Bo i powinny. W takim tempie stracimy naszą sztukę na zawsze. Wyrzuć to martwe drewno i zacznij od nowa, a ja porozmawiam z naszym gościem. Andarana Tishan, przyjacielu. Minęło już trochę czasu, od kiedy spotkałem mistrza Ilena na ostatnim zgromadzeniu. Mam nadzieję, że jest zdrów. Tak, gdy go widziałem, cieszył się dobrym zdrowiem. Miło mi to słyszeć. Twój klan jest nam bliższy od innych, gdyż nie oddalamy się zbytnio od siebie na tej ziemi. Spotkałem twojego ojca. Był bowiem niegdyś opiekunem twego klanu. Jesteś do niego bardzo podobny. Przemawiał na zgromadzeniu, mówiąc klanom, że więcej z nas musi wyprawiać się na ziemię Szemlenów i uczyć ich zwyczajów. Sądzę, że byłby dumny z tego, że jego syn został szarym strażnikiem. Dziękuję. To miło z twojej strony. Nasi pobratymcy rzadko mówią o zmarłych, szczególnie tych, którzy odeszli tragicznie. Lecz moim zdaniem i tak powinieneś się dowiedzieć. Wydaje się dobrze znać dawne rzemiosło, mistrzu. Okruchy rzemiosła, które znam, przekazano mi przez pokolenia. Tyle czasu trwa nauka ułamka tego, co zostało utracone. Może nie robię tak wspaniałych łuków jak mistrz Ilen, lecz wielu Szemlenów śliniło się na samą myśl o ich otrzymaniu. Istnieje drewno, które właściwie obrobione jest twarde jak stal i dużo lżejsze. Rośnie ono tylko w tym lesie. To żelazo drzewo. Opiekun zabronił nam wchodzić do lasu, żeby zebrać drewno. Oznacza to, że przez lata nie będę mógł wykonywać naszych najlepszych wyrobów. A jeśli przyniosę ci trochę żelazo drzewa? Nie chcę się narzucać, lecz jeśli znajdziesz trochę żelazo drzewa, nie zaszkodziłoby, gdybyś go trochę zebrał. Jest niebieskie i łatwo je rozpoznać. Możesz zbierać tylko korę, która sama odpadła z drzewa. Jeśli jakąś znajdziesz, przynieś ją do mnie, a ja ukształtuję ją dla ciebie. Co mógłbyś wykonać? Wyrabiam świetne ostrza z żelazo drzewa. Albo może na pierśnik? Oczywiście zakładając, że wystarczy mi drewna. Dobrze, poszukam go w lesie. To byłoby miłe, o ile nie przedłożysz tego nad życie łowców. Chciałbym z tobą pohandlować. Nie jestem kupcem, ale możemy pohandlować. Może znajdziesz tu coś, co ci się przyda. Myślę, że jest to całkiem możliwe. Ale też chcę sobie zwolnić trochę miejsca w ekwipunku. Dobra, zieleniec. Kwarc. Dobra. Staram się w sumie jak najszybciej to wszystko sprzedawać. Jak znajdę lepsze runy, to wtedy będziemy coś z nimi działać, a tak to nie ma sensu. Nie ma żadnych przedmiotów, które bym chciała kupić. Dobra, myślę, że na razie to by wystarczyło. No i mamy nowe zadanie. Znajdź dla Varatorna żelazo drzewo. Varatorn, klanowy rzemieślnik, potrzebuje żelazo drzewa. To bardzo rzadko spotykany typ drewna. Jest lekkie, ale bardzo wytrzymałe. Ma niezwykle charakterystyczny wygląd. Gdyby udało ci się je znaleźć w lesie, zanieś Varatorowi. Chyba to wszystko, jeżeli chodzi o sam obóz Daliczyków. Na tę chwilę przynajmniej. Może warto, żeby po prostu było już wcale. Dobra. Zawsze mogę tu oczywiście wrócić, nie?
Mam odblokowany obszar. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.